Ja siedzę przy swoim stoliku karcianym. Z tyłu widzicie tło, na którym nagrywam, ale dzisiaj na nim nagrywać nie będę. Chciałam Wam powiedzieć, bo pytaliście się o świecę ołtarzową. Co to jest, z czym to się je? Otóż, jeżeli ja wykonuję jakiekolwiek magiczne czynności, czy czynności związane z dywinacją, kartami, czy z magią, zawsze na ołtarzu, stoliku mam zapaloną świecę. Jest to świeca akurat u mnie, słuchajcie, w takim ikejowskim pojemniczku, ale to mniej ważne, w czym ona jest. Ważne, że ona była taka wielka jeszcze chwilę temu. Teraz już jej mało zostało. Ale jak się tą świecę ogarnia, organizuje, jak się tą świecę robi? Do czego ona jest potrzebna? Potrzebna jest do tego, żeby zapalić ją przed każdym magicznym działaniem, przed wszystkim związanym z magią. Po to, żeby oczyściła naszą przestrzeń i jak gdyby towarzyszyła swoją energią naszej energii. Co innego jest świeca rytualna, co innego jest świeca przy, na przykład jako symbol ognia, przy działaniach magicznych, przy tworzeniu kręgu. Natomiast taka świeca magiczna jest potrzebna przy wszystkim. W momencie, kiedy robię dla Was film, w momencie, kiedy próbuję ubrać w słowa jakieś zaklęcie, w momencie, kiedy stawiam karty, w momencie, kiedy szyję bogini, robię jakiekolwiek działanie związane z czym innym niż gotowanie obiadu chociażby, potrzebna jest mi taka świeca ołtarzowa, taka świeca magiczna towarzyszka, taka magiczna towarzyszka. Jak ją się robi? Sprawa jest bardzo prosta. Chodzi również o przekaz energii, ale bierzemy jakąś świecę, bierzemy ją w dłonie i bardzo mocno myślimy o tym, żeby właśnie ta świeca i ten święty ogień towarzyszył nam i wspomagał w każdych magicznych działaniach, oczyszczał naszą przestrzeń, żeby to była nasza taka wierna, wierna towarzyszka. Zapalamy tę świecę, ta świeca jest już uświęcona naszą energią i za każdym razem, kiedy chcemy ją zgasić, nie dmuchamy, tylko gasimy, czy to przez odpowiedni przyrząd, czy przez ślinę zwyczajnie, do momentu, aż tej świecy zacznie nam ubywać i zostanie jej tylko troszeczkę. Wtedy bierzemy nową świecę, tą nową świecę odpalamy od tej starej świecy, tą starą świecę zagaszamy i tą nową, już zapaloną, również prosimy żywioł ognia o to, żeby nam towarzyszył, żeby nas ochraniał, żeby był z nami i przy nas. Także w ten sposób to właśnie wygląda. Po to jest ta magiczna świeca. Do ochrony, do towarzyszenia, do tego, żeby żywioł ognia, jestem magiem ognia, więc żeby żywioł ognia był ze mną przy każdej magicznej czynności, czy to wielce rytualnej, czy to nawet przy takiej jak nagrywanie dla Was magicznego filmu. Właśnie po to jest ta świeca. I zazwyczaj ona płonie, zazwyczaj one szybko się spalają, jak gdyby, więc ja wymieniam te świece, prawda? Tylko właśnie to chodzi tak, jak bierzemy ogień z paschału i przynosimy do domu, tak żeby tutaj ogień do ognia również był podawany. Czyli zanim zgaśnie stara świeca, zapalamy świecę nową. I ja myślę, że my w domu w ogóle powinniśmy mieć taki ogień do czynności, kiedy idziemy do kąpieli i chcemy się oczyścić. Kiedy chcemy pomedytować, posłuchać muzyki, kiedy chcemy zrobić coś szczególnego, taka magiczna, niemagiczna świeca będzie bardzo, bardzo potrzebna. Ogień naprawdę oczyszcza, czyli możecie sobie również taką świecę wykonać. To jest bardzo bezpieczne działanie na poziomie mentalnym, więc można się tutaj jak gdyby postarać. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że każdy z Was wykona taką swoją magiczną świecę. Tak jak mówię, moja płonie przy magicznych czynnościach. Jeżeli nie, jej nie widać, to ona i tak zawsze gdzieś jest. Dzisiaj usiadłam z boku, żeby ją Wam pokazać, jak to wygląda. Zawsze stoi przy stawianiu kart. Oprócz tego ja mam jeszcze zawsze świece w kominku, ale to już są świece przeróżniste, bo są Wasze rytualne, które się dopalają, moje rytualne, które również używam. W drugim pokoju zawsze płonie kilka świec. Chyba że wychodzę z domu, to wtedy je gaszę. Wiadomo, kot jest, więc mogłoby być niebezpiecznie, ale u mnie tego ognia jest w domu bardzo, bardzo, bardzo dużo. I ja myślę, że jeżeli Wy sobie wykonacie taką właśnie swoją magiczną, to by ją Wam nie było widać też, nie?
swoją magiczną świecę rytualną, weźcie sobie dużą świecę, żeby Wam na długo starczyła przy Waszych magicznych działaniach, przy stawianiu kart, przy uczeniu się kart, przy uczeniu się do egzaminu, przy każdym wysiłku. Dla mnie ona służy do magii, ale też do zwykłych rzeczy. Dla Was może służyć w bardzo, bardzo różny sposób, ale zawsze wspomaga. To jest taki bardzo wierny i dobry towarzysz. Sprawa prosta, do ogarnięcia, ale naprawdę, naprawdę potrzebna. Także tyle o magicznej świecy ołtarzowej, potrzebnej do każdej czynności. Do zobaczenia, pa, pa!